Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Enshrouded. Kolejna propozycja, kolejne pierwsze spojrzenie, proszę Państwa, na tytuł. Ta gra miała premierę kilka dni temu, natomiast ja jakoś ją przegapiłem i no i twórcy tutaj podesłali klucz. Może być całkiem niezła, biorąc pod uwagę oceny na Steam. Proszę Państwa, mamy 28 stycznia 2024 roku, a to oznacza 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam do wsparcia. Gra na Kompa oczywiście uczestniczy w tym finale już kolejny raz z rzędu, już od kilku lat. Tutaj gramy wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Natomiast jak wesprzeć? Link do e-skarbonki, przepraszam, oficjalnej e-skarbonki wojskowej macie w opisie tego filmu oraz wszystkich innych, które ukazały się w dniu dzisiejszym. No i cóż, liczę na Państwa hojność. My tymczasem kliknijmy graj. Ja w tę grę jeszcze nie grałem w ogóle. W związku z powyższym będziemy musieli tutaj zadziałać. O, ta postać myślę, że spełnia moje wymagania, aczkolwiek jeżeli chodzi o bródkę, to zdecydowanie bym ją zmienił. I teraz na jaką bym ją mógł zmienić? Na taką, ale bym nie chciał mieć takiej wielkiej. Czy będzie inny odpowiednik? O, coś takiego by mnie już mogło satysfakcjonować, a to jeszcze bardziej. No i bardzo fajnie, czy kolor brudki, tak, można by na taki, o, powiedzmy, zmienić, natomiast kolor włosów może pozostać, on akurat wpisuje się jakby w to, co mam na głowie. No i elegancko, i coś takiego byśmy mogli tutaj mieć. Co tam dalej? Głos. Chyba ten. Niech i tak będzie. Co tam dalej mamy? Postać. Aha, dobra. Kliknijmy dalej. A, czyli to jest ta postać. No oczywiście nie może nazywać się inaczej, proszę Państwa, jak Pabelus. Dla tych, co Noabla, to zapamiętajcie, jak się pisze, bo tam ciągle Pawelus jest przez W jak Wiesio, a ja jestem przez B jak Basia. No, albo Bronek. Utwórz. No i okej. Okay. Mamy to. Poziom pierwszy stworzony tego dnia, ponieważ, no wiadomo, dzień wcześniej muszę nagrywać. Ale niech i tak będzie. Ej, mi kuźwa zdradzili. to momenty. Dobrze. Wybór gry. A, możemy prywatną, czyli tylko solo tutaj. Możemy, widzę, że w koopie grać. Może być całkiem przyjemnie. Możemy założyć własną rozgrywkę. A, fajnie. Albo dołączyć do gry sieciowej. I teraz pytanie, jak dołączę? No tak, ale to by musiał być jakiś taki serwer. No właśnie. Pytanie, czy to każdy sobie hostuje sam, czy też nie? Załóż własny serwer przez G-Portal, więc prawdopodobnie są to serwery już założone. Może tak samo jak w tym. Jak w tej grze o wikingach. Tam limitowana liczba osób jest. Ale nie, my załóżmy prywatną, nowa gra, stwórz. Mój świat, czy ja mogę to edytować jakoś? To będzie Pabellandia oczywiście, bo to jak żeby inaczej. Pabellandia must have i no zagrajmy, no zobaczmy z czym to się je. Podobno jesteśmy ostatnią tutaj deską ratunku, jeżeli chodzi o ostatnią nadzieją, jeżeli chodzi o wymierającą rasę. Dawno temu pewien, a no właśnie, eliksir to było lekarstwo, błogosławieństwo, broń, no tak, różne takie, na sraczkę. Niegdyś ukryty przez pradawnych, jego potęga została uwolniona. Wraz z nim pojawiła się władza, nieufność i pragnienie czegoś więcej. Ludzkość wykopała studnie eliksiru, rozdzierając ziemię i siebie nawzajem, aby zaspokoić swoje pragnienie. Eliksir i krew, kropla za kroplę. Ale z głębi studni do Doliny Żarów kradła się nieprzewidziana klątwa. Mgła,
Niszczycielskie opary pożerające wszystko na swej drodze. W obliczu nadcierającego upadku ludzie i pradawni zjednoczyli się, by wykuć dziecię płomienia. A to chyba my. A teraz nadszedł twój czas. Zbudź się. A mogę jeszcze 5 minut? To jak mi coś tu wyskoczy za chwilę, no to się budzimy chyba do życia. Albo do życi. Jak kto woli. No dobrze. O, ładny jestem. No powiem szczerze, jestem bardzo ładny, przyjacielsko nastawiony do życia i społeczeństwa, aczkolwiek to się za chwilę może zmienić. Dobrze. Wypoczynek nieaktywny. Schronienie jakieś tutaj mamy zaptaszkowane. Ogrzanie i wygoda do zaptaszkowania. A może jakiś samouczek, czy tak nie za bardzo? Czy to, czy ja czegoś nie zauważyłem? Gdzie my mamy pójść? Mogę tam wejść z powrotem do tego garnka, bo mi tu dobrze było, tak na dobrą sprawę. Ja wcale nie chciałem wychodzić. Dziecię płomienia, kuźwa. Czy tym się ogrzeje? Oś ty, synu, no przestań, bo jeszcze sobie krzywdę zrobisz. Zaraz będzie po nadgarstku, no. No i gitara, dobrze, niech i tak będzie. O, krypta żaru. No dobrze, nie mam tutaj nic. O, prowadzi mnie tam gdzieś coś. Obcuj z płomieniem. Ty, no kuźwa, tak to jeszcze? No bez jaj. Twój sen był zbyt długi, dziecię płomienia. Dolina żaru upadła, pochłonięta przez mgłę. Teraz niegasnący płomień wzywa cię. Znajdź odpowiednie miejsce pośród zniszczonego świata i zbuduj tam ołtarz płomienia, aby zyskać schronienie przed ciemnością. Toś pomógł. Dotrzyj na równiny. Okej. Oznaczono nowe miejsce, dodano nowe znaczniki mapy. Wyjdźmy w takim razie stąd, rozejrzyjmy się jeszcze zanim stąd wyjdziemy. Zarezerwuj miejsce dla swojej bazy. Kurczę, ależ normalnie mnie intryguje, jakżeś się ta gra o wikingach nazywała. Ajajajaj, jaki nosiła tytuł. Za dużo tego, za duży przemiał. Ale fajna była, tam dobrze się, kurczę, budowało. Wypoczynek, ogrzanie, wygoda. Wróć do płomienia, bo tu dobrze było. O. No dobra, lećmy. No nic. Nie można mieć wszystkiego w życiu. To teraz tak, co my mamy? Tam 160 metrów, dotrzyj na równiny. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o grafikę, całkiem przyjemna dla oka. Czeka na ciebie ogromny świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw. Naciśnij I, by zobaczyć postęp swoich odkryć. Blok dachu... O, no dobra. Jakieś takie tutaj chocki-chlocki mamy. Dobrze, świat to pod mapą. Jakie to duże jest? O, żeś ty... O, to... O, no to powiem szczerze, duże. Dobra, powiem szczerze, duże, a my jesteśmy dopiero tutaj. No dobrze, zadania. Mamy jakieś tam zadania. Zarezerwuj miejsce dla swojej bazy. I co my tutaj mamy? Obiecujące miejsce do wybudowania ołtarza. No dobra, no ale to obiecujące. No ale czy ja będę chciał, żeby tam stała moja baza? No to tego nie wiem, tak? Wytwarzanie. Wszystkie odkryte receptury dla tego stanowiska rzemieślniczego są zapisywane tutaj. Okej, dalej. Możesz szybko zmieniać kategorie za pomocą tych ikon. No to się przydatne będzie prawdopodobnie. Tu znajdziesz wymagania i składniki dla każdej receptury. Okej. Możesz przypiąć recepturę, by zobaczyć powiadomienie, gdy zbierzesz dość składników na jej wykonanie. To też się może przydać. Okej, co tam dalej mamy? Dziennik. Aha, to już tutaj byliśmy. Dalej, plecak. Jakieś zielsko mamy, włókno roślinne i gałązki. W porządku. Ołtarz płomienia, sznurek, no to się chwali. Kamień byłby nam potrzebny. Ale podejrzewam, że do tego kilofa trzeba będzie użyć. Lub piąchy. Co to mamy? Czytaj. O płomieniu i jego szeptach.
Okej, czyli jeszcze takie tutaj rzeczy mamy zbierać. Czyste światło spowija wiedzę o prawdawnej rasie i chroni ją w gorejącym rdzeniu. Ta wiedza przekracza moje wyobrażenia. Mógłbym gapić się w ten ogień godzinami, poszukując odpowiedzi i nasłuchując szeptów, ale ich nie ma. Z wyjątkiem hipnotyzującego głosu. A nie hipnotyzującego? Który przemawia tylko do zrodzonych z płomienia. Szkoda. Myślę, że nasze rozmowy byłyby niezwykle pouczające. Baltazar. No okej. Okay. Czego się dowiedzieliśmy? Dobra, my idziemy na północ. Wolałbym nie spaść. Czy to mam kliknąć tutaj, czy nie kliknąć? Nie, nie kliknąć. Czy są gdzieś tu jakieś schody, ja się pytam. Byłoby miło, gdybym rzeczywiście nie robił skoku wiary. Muszę się tu rozglądać, bo w tego typu grach, proszę państwa, to gdzieś zawsze coś ciekawego można znaleźć, jakąś znajdźkę, jakieś coś do zebrania. Więc patrzę, czy jeżeli w to walnę, to zbiorę drewno? Nie wiem, na razie to chyba sobie kuku jedynie robię. No nic, później będziemy to testować. O-o. Dobra, tu mamy jakąś klatkę. Cóż to takiego jest? Weź. Okej. Co to jest? Tutaj mam... To za chwilę sobie, proszę państwa, sprawdzimy. Pochodnia. Okej. Pochodnia, a to jest... Aha, bandaże to są. No, dobra. O, to jak najbardziej. Tak, to bandaże, tak. Oj, coś mi się wydaje, skoro tą pochodnią tutaj możemy atakować i to już na wstępie nam dali, to wydaje mi się, drodzy państwo, że za chwilę coś mnie tu dorwie. Coś tak czuję. I chyba słyszę głosy. O! Elegancko. Znaczy, generalnie powiem państwu tak, jeżeli człowiek słyszy głosy, to należałoby się udać tam, gdzie wiecie, gdzie zdobędzie pomoc. O właśnie, bo chciałem się zapytać, jak stąd zejść, ale już wiem. Dobra, a jeżeli zeskoczę, nic się nie dzieje, dobrze. Ja idę na pałę, powiem szczerze. A weźmy tę mapę. No dobra, bo ja wlazłem tutaj na pałę, tak na dobrą sprawę, natomiast nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, że tu wlazłem. Nic się tutaj nie stanie. Jeszcze nic mnie nie zaatakowało. Czyżbym źle powiedział? Czyżbym, albo inaczej, czyżbym źle wyczuł? Mamy pochodnie, a tutaj mamy, proszę bardzo, płomień pozwala ci oprzeć się mgle, lecz jeśli pozostaniesz w niej zbyt długo, zginiesz. Wydostań się z mgły, by odnowić czas przebywania w niej. A, czyli mgła to jest nasz taki właśnie tutaj ten wróg, można by powiedzieć. Można by rzec. Zobaczcie, ile tutaj czaszek jest. We mgle. Aha, dobra, czyli 5 minut, proszę państwa. 5 minut. Naciśnij tabulator, aby namierzyć wroga. O, naciśnij kontrol, aby wykonać unik. Dobra, czyli jakieś stwory tutaj jednak są. Tabulator, proszę uprzejmie. Ale dlaczego tamtego? To co ja... No dobrze. No idziemy go lać. Trudno, najwyżej zginiemy. Proszę państwa, przeszukaj. Zarodniki mgły. O. Dobra. Proszę państwa, mamy pierwszego miglanca na koncie. Oni są na razie prości, natomiast wydaje mi się, że to się kiedyś zmieni. Biorę te zarodniki mgły oczywiście. O, oni nie tylko. Podarta tkanina. Myślę, że to się akurat przyda. Dobra, wychodzimy stąd. Dobrze, czas się resetuje, elegancko. I to prawie jest w tym kierunku, w którym powinniśmy zmierzać. Teraz tak, tego się nie chowa?
Dobra. Jeśli zginiesz, odrodzisz się przy ostatniej latarni powrotu. Rozumiem. Młot budowlany, tego typu rzeczy nam się tutaj odblokowały. Tam jest kierunek, w którym musimy podążać, więc dobra, idziemy. Tu jest jakieś coś. Co to? Jakiś grzybek jest. Zerwij. Nie wiem, do czego służy. Smart czerwony. No dobra. Wydaje mi się, że powinniśmy coś takiego zbierać, o, bo to się potem może przydać. Pytanie brzmi tylko, czy to ma jakąś tam, czy jakiś tam termin ważności ma, tak? No dobrze. Dobrze. Tu jakieś coś do trenowania. Naciśnij prawy przycisk myszy, aby blokować. Okej. Okay. Masz na wyposażeniu tarczę lub broń do walki wręcz. Wykonanie bloku w odpowiednim czasie pozwala sparować atak. Dobra. Długogród. To jest miecz, słuchajcie. No zdecydowanie fajniejsza broń niż pochodnia. A my zdobyliśmy poziom drugi, jak widać. No dobra, no dobra. Zobaczmy, co to tam dalej. Punkt umiejętności. Nie będę w tym momencie sobie głowy zawracał umiejętnościami. Chciałbym sprawdzić, jak to wygląda sytuacja. Bo tutaj rzeczywiście są same, proszę państwa, kościotrupy, no. Czyli co? Czyli zostaliśmy, jak było powiedziane, tylko my. No dobrze, tutaj można spać, okej. Okay. Tutaj można spać, natomiast zobaczmy, tu coś jest, jakiś list, zobaczmy. Dziennik kapitana, dzień pierwszy. Brońcie komnaty do ostatniego tchu. Tak brzmiały słowa, które rzekł pradawny przed wkroczeniem do środka z garstką naszych najlepszych wojowników. Pierwszy raz widziałem przedstawiciela jego gatunku i spodziewam się, że zarazem ostatni. Jego twarz wyryła mi się w pamięci. Życie moje i moich pozostałych żołnierzy zostało związane z tą świętą służbą. Kapitan Arkwright. No dobrze. Coś tam mamy. Czy coś stąd mógłbym zabrać? Niekoniecznie. A jednak. Woda. O. Tutaj szkoda, że żadnego wyposażenia nie mam w postaci broni lub pancerza, tak? Myślę, że coś takiego by się zdecydowanie przydało. Może dotarlibyśmy, drodzy państwo, do tego miejsca, w którym mamy tę rzekomą bazę wybudować, ponieważ to potem można tutaj, wydaje mi się, przetrzepać, tak? To całe miejsce. O! A to jest... Czy to jest agresor? Nie, to jest taki jakiś chyba odpowiednik zająca. Coś tak czuję. Zbieram przy okazji, co mogę. Natomiast tutaj już jest ta mgła, więc wydaje mi się, że lepiej tam nie wchodzić. Woda wspaniale orzeźwia. Wypij ją, by zwiększyć swą wytrzymałość i jej tempo odnawiania. Okej, okay, nabierz wody. Czemu nie? Już, tak, zdecydowałeś się? Proszę państwa, ja bym chciał na chwileczkę może dosłownie wejść w tę mgłę, ponieważ chciałbym zobaczyć, co się wydarzy bez pochodni. Zobaczmy. Aha, we mgle. To tak czy inaczej, to po prostu te 5 minut mogę tu przebywać. No dobrze. Pamiętajmy, że my musimy dotrzeć w miejsce, które zostało nam wskazane. I to będzie to miejsce. Dotarto na miejsce. Okej. Okay. Zarezerwuj miejsce dla swojej bazy. Dobrze, a w jaki sposób mógłbym to zrobić? Zaraz zobaczymy w dzienniku. Dobra. Ołtarz płomienia oznaczy miejsce dla twojej bazy. Później możesz tam wytwarzać i budować schronienia. Stwórz ołtarz płomienia i umieść go, aby założyć bazę. Nie musisz umieszczać swojego ołtarza na równinach. Możesz wybrać dowolny obszar poza obszarem mgły, aby założyć bazę. No dobrze, no to w porządku. Tylko teraz pytanie brzmi. Czy ja mam tutaj do dyspozycji dużo więcej miejsca, niż mi się wydaje, czy to będzie po prostu tylko i wyłącznie mgła już później? No to... No właśnie, ale to chyba jest dobry, to jest chyba dobre miejsce, wiecie, tak mi się coś wydaje, że takie, ale to jeszcze, właśnie, bo to jeszcze jedna rzecz, czy to tylko jedną bazę można, czy później jakieś wypadówki tam będzie można też ogarnąć. No nic, wytwarzanie, zobaczmy,
Ołtarz płomienia. Co ja bym potrzebował? Kamień. No to teraz pytanie, jakie mam narzędzia tutaj? Pochodnia. Młot budowlany jakiś. To też kamień. Oś ty, syn mój. A umiejętności? Weźmy tutaj. Mieliśmy nie wchodzić, ale bezlitosny atak. O! Wykonaj bezlitosny atak naciskając E, aby zadać ogromne obrażenia obezwładnionemu przeciwnikowi. No właśnie, ale aby obezwładnić wroga, wypełnij jego pasek ogłuszenia, atakując, gdy blokuje lub parując jego ataki. I tu trzeba... Ale zobaczcie, jakie kuźwa potężne to drzewko jest. Patrzcie. Niesamowite. No, myślę, proszę państwa, że naprawdę ta gra to może być całkiem niezła. Wiecie co? Poszukajmy kamienia. No tu jakiś kamień jest. Zobaczmy, jak go mogę wydobyć. Dobra. W ten deseń. Siekiera. Siekiera z kamienia. Proszę bardzo. No to, ale siekiera z kamienia, to ja nie sądzę, żebym mógł. Ale jest i kill off. Dobra, jest i kill off. I możemy wytworzyć, także tworzymy nasze pierwsze narzędzie, którym właśnie będzie... I tak to się zaczyna, takie osiągnięcie na Steamie mi się odblokowało. Którym będziemy, słuchajcie, plecak. O, będziemy się bawić, nie? I... Aha, nie mam tego tutaj jednak. No dobrze, ja bym może na slot numer 3. I wydaje mi się, że teraz będziemy mogli ciupać o wiele efektywniej. O! Pozostaw po sobie ślad. Takie kolejne jest tutaj osiągnięcie na Steamie. Czy ten kilof zaraz się rozwali? Aha. A to ciekawe. Jakie dziursko. Ja cię kręcę. Zobaczcie, ile kamienia. No dobrze, dobrze. Mnie się to podoba nawet. No dobra, w porządku. Ach, zapomniałem, że... Zapomniałem, drodzy państwo, że to tak nie działa. O. I teraz co? I teraz mamy tutaj postawić ten cały ołtarz. No to sprawdźmy to. Wytwarzanie. Ołtarz płomienia. Proszę bardzo. Umieść ten ołtarz poza mgłą. Dobra. A, i musimy budować w wyznaczonym obszarze wokół niego. Słuchajcie, i to chyba jest, kurczę, dokładnie tak, jak było w tym. No jak mam to teraz zrobić? Co, do ekwipunku się dodało? Runy. Aha. Ach, tu jesteś. Chodź tu. Dobrze, i to będzie nasz obszar do budowania, jak rozumiem. To ja bym chciał w takim wypadku troszeczkę bardziej równy teren, jeśli mogę. Jeżeli mam cokolwiek tutaj budować. O, to chyba będzie dobre. Obcuj z płomieniem. To jest kapitalne. Zaktualizowano zadanie. Zarezerwuj miejsce dla swojej bazy. Dobra, obcuj z płomieniem. Nie musisz pozostawać w samotności. W pobliskich pradawnych kryptach znajdują się inni ocalali, którzy drzemią. Znajdź ich, aby pomogli ci w podróży. Podejdź delikatnie, jeden z nich przyzywa cię, jest w pobliżu, tuż poza zasięgiem mgły. Mam już się bać, czy jeszcze się nie bać? Dobra, ołtarz płomienia, obszar budowy 40 na 40 na 40. Mhm. Wzmocnij płomień, zyskaj globalne korzyści. Dobra, zresetuj punkty umiejętności. Okej. Okay. Zarezerwuj miejsce dla swojej bazy. No dobrze, dobrze. Sprawdźmy ten dziennik. Zadania. Znajdź śpiącego ocalałego. Świat jest stracony, ale nie opuszczony. Ci, którzy ocaleli, nadejście mgły czekają. Czekają, by obudził ich twój wewnętrzny ogień. Dobrze. Znajdź śpiącego ocalałego zaznaczonego na mapie. Niestety musisz przejść przez mgłę. No dobrze, drodzy państwo, no to znajdziemy jakiegoś tutaj, myślę, kompana, ale to zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Pamiętajcie o wsparciu dla Wośpu poprzez naszą oficjalną e-skarbonkę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.